Witam Was, z tej strony PCR Syncor i zapraszam na track editoru Interlagos Bolidem F1. Na prostej startowej pamiętamy, żeby otworzyć system DRS. Do pierwszego zakrętu hamujemy lekko przed 50 metrem. Redukcja do trzeciego biegu. Atakujemy tarkę po wewnętrznej, ale nie za bardzo, ponieważ bardzo łatwo się tam obrócić. Również szeroko pochodzimy po tarce i tutaj szeroko pochodzimy na prostą. Otwieramy DRS na 8 biegu i teraz hamujemy lekko po 100 metrze. Redukcja do 4 lub do 3, jak mam wygodniej. Następnie napełnię prędkość ten zakręt, tutaj do 8 i będziemy hamować na 50 metrze. Zbijamy do 5, blisko po tarce, szeroko tutaj pochodzimy, redukcja do 3, atakujemy tarkę po wewnętrznej, następnie również atakujemy tarkę po wewnętrznej, szeroko wychodzimy na zewnętrzną, ale uważamy, żeby nie za bardzo zahaczyć tarkę. Tutaj redukcja do drugiego biegu, również mocno ścinamy i teraz ten zakręt na pełnej prędkości, ponieważ bolid ma bardzo duży nacisk. Teraz hamujemy trochę przed 50 metrem, redukcja do 3 i szeroko wychodzimy, ale uważamy, żeby niezbyt szeroko, ponieważ bardzo łatwo tam stracić trakcję. Tak wygląda okrążenie na torze Interlagos. Na koniec pamiętamy, żeby trzymać się lewej strony, by szybciej ukończyć okrążenie.